kochani. No, dzisiaj stwierdziłam, że będę vlogować. Mi się tak ostatnio spodobało to vlogowanie. Czekamy na autobus Matyldo. Ona oczywiście zasnęła, bo jedziemy na Stare Miasto, na Starówkę, odwiedzić moją babcię i też zobaczyć, czy jest jarmark otwarty. No i przez to, że to jest takie świąteczne, to stwierdziłam, że może tak rozpocznę vlogmas. Szczególnie, że nie wiem, czy będę mogła vlogować ten weekend, bo Johna tata przyjeżdża z Florydy na kilka dni, a to nie wiem, czy będę miała okazję vlogować. No, to stwierdziłam, że tak. Kolejnym weekendowym vlogu. Trochę wieje, to mam nadzieję, że mnie słyszycie. Ja z Matyldo właśnie jesteśmy w drodze na autobus, ale idziemy się spotkać z Wojtkiem, Johna ojcem, to dziadkiem. Przyleciał z Florydy na kilka dni, będzie w Warszawie na kilka dni, resztę rodziny odwiedzi. No a my jesteśmy w drodze na autobus, żeby go spotkać. Bardzo się cieszę. Bardzo lubię, jak on nas odwiedza. Szczególnie jak widzę, jakby ja go bardzo lubię, ale szczególnie jak widzę, jak John się cieszy. No, tu jesteśmy w drodze. Matylda nie, nam rano jeszcze nie spała, to jest troszeczkę grumpy, tak? A no, ale chciałam wam pokazać prezenty, które Matylda dostała wczoraj. A może zaczniemy od takich rzeczy gapowych, tak? Z Baby Gap. Tutaj Matylda usiądzie. Tak? No, chciałam wam pokazać, co Matylda tutaj dostała od dziadków. Taką czapeczkę z uszkami. Taką zimową, nie wiedziałam, że nawet na Florydzie takie sprzedają. Takie body fajne, z myszką Miką i do tego takie spodenki. Jeszcze taki body z długim rękawkiem, który pisze Love My Dad. Takie słodkie. No i też taki body z długim rękawem My Mommy Is a Hoot. Też myślałam, że jest bardzo, bardzo słodkie. No John też podostawał kilka rzeczy. Ja dostałam te magazines, czasopisma, takie angielskie. Bardzo lubię to czytać. Może nie powinnam się przyznawać do tego, ale lubię to czytać. To mnie relaksuje. Matylda też dostała takiego ogromnego misia. No i ale najważniejsze jest to, że może spędzić czas z dziadkami, no z dziadkiem. I się fajnie bawić. Tak, Matylda? Też tak myślę. No. Śniadanko gotowe.
Jajecznica, jajec, jaje... Jajecznica. Jajecznica po polsku. Nie po Gordon Ramsay. A Matylda dostała nową zabawkę. Tak? Nową zabawkę dostałaś? Jest pyszna, co nie? Smakuje bardzo dobrze. Mhm. Mhm. Tak dużo tutaj elementów, tak? Wow, jaka jesteś lucky. Jaka jesteś lucky. No, i tutaj jest miejsce na stopki, tak? Żeby było fajnie i żeby nic się nie stało do bioder. Tata śpiewa. W końcu wyszliśmy z domu. Wszyscy tutaj za mną. Matylda przede mną. Idziemy na spacer do centrum Warszawy. No i może do łazienek zobaczymy, gdzie będziemy chcieli pójść sobie na spacerek. Śniadanko było pyszne. No i ja bardzo się lubię właśnie patrzeć, jak dziadkowie się bawią z Matyldą. Bardzo mi się to podoba. A Matylda nam śpi. Twardo. Twardo śpi. To jest John. Powiedz cześć. Cześć. I tam dziadkowie. Arno dalej. Nie wiadomo, co robią. Rozmawiają ze sobą. Ja nie wiem, dlaczego tak daleko od nas, ale dobra. 6 lat mieszkam w Warszawie i pierwszy raz widzę takie ta zebra. Jest jak pianino. Pierwszy raz, bardzo fajne. Po dziadkach. Czy on tutaj powiedział, że na następny ślub będziemy mieć taki Star Wars cake, widzicie? Jaki fajny! Super! Ten też fajny. No ten tutaj taki bardziej tradycyjny, ale też bardzo ładny. Fajny! Ale teraz jest... No już jest choinka. Jak ładnie tutaj jest. Chyba idziemy tutaj na starówkę, się przejść. A Matylda śpi jak zwykle. A tutaj dziadkowie idą obok nas i dyskutują, jak kiedyś było. I wypiliśmy super grzane winko. Do knajpy z dzieckiem. Tak, wszyscy jedzą. A mama chodzi z Matyldą, tak? Tak to jest.
Tak to jest. Cześć kochani, dzisiaj jest niedziela i starałam się trochę vlogować, ale mi się nie udało. To był ostatni dzień, co Johna tata był z nami, to chciałam im tak trochę zostawić i się bawiliśmy i poszliśmy na spacer, no ale nie chciałam za bardzo to pokazywać. John teraz będzie kąpał Matyldę. Jak widzicie, Matylda bardzo jej się podoba ta nowa zabawka. Zanim ktoś mi coś powie o tej zabawce, że niezdrowe, coś tam, Matylda nie jest, nie siedzi tam przez długo, długo czasu, tylko po 10-15 minut, tak dwa razy dziennie, ją tam wsadzamy. Jeśli chodzi o bioderka i tak dalej, to było wymyślone z pediatrą i ma wszystkie tam certyfikaty, że nic tam się nie stanie do dziecka, to naprawdę nie martwcie się. Wszystko jest dobrze, to jest taki activity center, a to po środku, przez to, że to też ma takie miejsce, gdzie o, tutaj są miejsce dla niej nóżki, że tam jej nie zwisają, też nie może, tu nie ma sprężyny w środku, tu nie jakby nadwyręża jej stawy i tak dalej. To naprawdę sprawdzałam, zrobiłam bardzo dużo research na temat tego i ma bardzo dobre i recenzje i tak dalej. No kochani. Bym chciała zakończyć tego vloga, nie wiem jaki długi wyjdzie, w ogóle nie wiem czy będzie fajny, mam nadzieję, że będzie fajny, mam nadzieję, że wam się podobał, jak tak to kciuki do góry. Dajcie znać jak wy widzicie dziadków bawiących się z dziećmi, z wnukami, jak to odczuwacie, bo dla mnie to jest jakiś magiczny czas, jak ja uwielbiam oglądać, moje rodzice się z Matydą bawią, też jak Johna ojciec po prostu reaguje, to jest dla mnie, mogę się na nich patrzeć godzinami, bo mi się to tak podoba. No i jak zawsze Matylda i ja i John. John? Tak. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!